Akrylowe płyty meblowe to nowatorski materiał dla meblarstwa. Zajrzymy do siedziby firmy Forner, aby zobaczyć, w jaki sposób są produkowane. Akrylowe płyty meblowe Forner powstają na bazie następujących elementów. Płyt MDF, folii akrylowych, czyli sztucznego tworzywa odpornego na czynniki zewnętrzne, folii PCV i wodoodpornego kleju pór. Proces produkcji zaczyna się od dostarczenia palety płyt na stół podawczy, skąd kolejno płyty trafiają na stację oczyszczania. Szczotki, kurtyna powietrzna i wyciąg pracują, by materiał bazowy trafił do nakładarki kleju maksymalnie czysty. Pomiędzy walcami toczy się klej, który tworzy mikropowłokę przenoszoną na płytę w momencie styku silikonowego walca z materiałem. Wszystko jest już gotowe, aby połączyć ze sobą płytę oraz folię akrylową. Całość podąża dalej do kalandry, prasowarki, gdzie folia dociskana jest do płyty. Po takim procesie płyty są gotowe. Wcześniej w ten sam sposób tył płyty pokryliśmy laminatem przeciwprężnym. Gdybyśmy płytę okleili tylko z jednej strony, materiał mógłby się wypaczyć. Każdego dnia w fabryce Forner oklejanych jest około 5000 m2 powierzchni płyt, które są dystrybuowane nie tylko na polski, ale i europejski oraz światowy rynek.